I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Deus Ex Human Revolution. Kontynuujmy naszą przygodę. Musimy znaleźć główną serwerownię, żeby znaleźć Taggarta, a potem znajdziemy jeszcze Sarifa. W którymś z miejsc. Amunicja do karabinu. Zawsze spoko. Zawsze w cenie. Tylko muszę security bot. Fajnie, security boty, to znaczy, że będę mógł to gdzieś tu podhakować. Chyba tutaj. Zobaczymy na przykład, gdzie to nas dostanie, no nie? No, domyślam się, że prędzej amunicja będzie inna taka pierdoła, ale zawsze. Zawsze coś, prawda? No i gitarson. Access granted. Wiedziałem. Ale co tam? Chyba szybko się nie rozstaniemy z tym karabinem plazmowym, aczkolwiek mi się to nie podoba. A nie, to tylko 20, to nie jest aż tak źle. Aż tak źle. Mówię o broni, która wywala skoncentrowaną plazmę, nie aż tak źle, ale no wiecie, no nie lubię po prostu jej, no. Wolę karabin laserowy, a to pokazuję tylko tak dla fanu, no nie? Bo czemu by nie postrzelać z tego? Otwarty? Nie, zamknięty. Gdzie była ta główna serwerownia? O, to nie jest sprecyzowane i trzeba znaleźć te dwa miejsca, żeby zakończenie odblokować. Fajne. Amunicja do strzelby. Strzelbę mógłbym też pokazać, jak się z niej strzela, ale mi się nie chce, bo jestem w innym. Dobrze. Dobra, to najpierw musimy ich poszukać obydwu. Na pewno zjazdem w dół znajdziemy to miejsce. Więc let's go. Najpierw chcę ich naprawdę poznajdywać, bo już nam została tylko i wyłącznie, no... No czy to jest spoiler? Walka z bossem. Bądźmy szczerzy, w każdej takiej grze jest walka z bossem. W każdej była. O Boże, i masa przeciwników jeszcze tam jest. Dospełniło się dziadostwo jedne. To... Tajfun! A to będzie prędzej maszynownia. That was meat, nigga. Tak, to będzie prędzej maszynownia. Jak na to tak patrzę. You're ruined it. Aha. To będzie chyba to miejsce. Ale tak, ktoś wpadł na minę tam w ogóle. Na brzuch. Zdążył mnie uderzyć. Skurczysyn jeden. Jak śmiałeś. Powinieneś umrzeć. Nie wiem, rozbić sobie łeb o puszkę kawy czy coś. Mam pytanie. Nie, nie mam już. Wyglądało mi to tak konkretnie na miejsce, w którym... Au. To ten, no. Fajnie było. Mina lądowa. Mina rzeczna. Jest niebezpieczna. Zarejebne. Boże. Musiał zdążyć wjebać mi czwarty... Dobra. Access granted. Jeszcze ta muzyka takie. Czy ja jestem aż tak ślepy? Tak, tu się zabarykadowali. No, są tam. Hostuj to. Cześć! Co tam? A, bo mina wybuchła i się boją mnie. Koledzy, mam tutaj zagrożenie bezpieczeństwa. A Sarif tak po prostu chymp. I posłuchajcie, co on nam każe zrobić. Adam! Oh, thank God you came. I've got wounded here. We'll have to move them first. We can't move anyone yet. Not until I get to the base of the station and shut down Darrow's broadcast. What? Why? The chaos you experienced here? It's everywhere. The Illuminati created a biochip that stops people from using enhanced abilities.
and Darrow turned it into a kill switch. Oh my god, you... We gotta fix this, Adam. If people realize what's happened, if they believe augmentation technology created this chaos, they'll ban human enhancement research forever. And that would be a bad thing. Yes, it would! Don't you see what's at stake here? Ever since man first crawled out of that ocean, we've been striving to be more than we are. Augmentation technology is just the latest, greatest step on a very long road. To są piękne słowa, taka jest prawda. Usuń technologię, człowiek i tak ją stworzy na nowo. But you do, Adam. I know it. And if we work together, we can really make a difference. We can improve the lives of everyone, but only if we fix this. Go on. We'd have to get a message out after you shut down Hugh's signal. Tell the world, tell them the Humanity Front did this. That their doctors created a virus that only affects augmented people. You mean lie? Nah, it'll give us time, son. Time to figure out how to destroy the Illuminati's biochips and move on. And what about the people who've been hurt by this? Don't they deserve the truth? Oh, Adam, if we want the freedom to become more than we are, we can't be blinded by a misguided morality. Some people will be left behind. It's reality. It's evolution, son. Right. Evolution based on my DNA. Please, son, you have to stay with me on this. I'll think about it. To co on... Wiem! O, zły Sarif! Buuu! Smutny zły! Nie, kurwa. To jest po prostu pokaz człowieka postępowego. Człowiek, który... To jest tak. Dajmy na to, że... Prosty obraz. To jest koleś, który potrafi zrobić sobie zajebistą kanapkę i swoją kanapkę, tą wiedzę przekazuje innym ludziom, żeby mogli ją jeszcze ulepszać. Taggart jest człowiekiem, który nie potrafi w ręku trzymać noża do takiego stopnia, że ostatnim razem uciął sobie lewe jajo. I on jest bardzo zmęczony faktem, że widzi wszędzie ludzi, którzy potrafią zrobić sobie kanapkę, a on nie potrafi sobie zrobić kanapkę. Więc co zrobi? Nastawi innych ludzi, że kanapka jest zła i lepiej zrobić sobie spaghetti z własnego uciętego jaja jako klopsikiem. Proszę bardzo, piękny obraz tego. Przynajmniej taka jest moja teoria. Znaczy teoria, moje spostrzeżenie na tą sprawę. Bo tutaj jest bardzo psychologiczne podejście wobec gracza. A nie na zasadzie, o, śmieszna gierka, pu. Ała, się jebłem. Nie, tutaj trzeba naprawdę zastanowić się nad tym, jaki jest prawdziwy cel całej rozgrywki. Do czego my tu tak naprawdę dążymy, bo na końcu mamy piękne decyzje na sam koniec. Dobra, musimy jeszcze Taggarta znaleźć. I jego melodramatyczne pieprzenie. Boże, obraz jaki przedstawiłem. Jest piękny. Tam chyba jest główna serwerownia, jak chcą się tam dostać. Zobaczmy. Gdzie to są niby te składy? Mogę to obejść właśnie. Taggart chyba jest właśnie tam po drugiej stronie. Nie wiem, czy to jest serwerownia, czy maszynownia dalej, ale... Jeżeli za długo będę błądzić, to oczywiście... przewinę i nie martwcie się o to. O, poziom 4 bezpieczeństwa, mniam. Ja jestem totalnie za... Bo patrzcie, niby są takie głupie questy... Quizy, przepraszam, questy. Ja pierwsze. Masz questa, masz zdobyć 10 kawałków gówna Teletubbiesa i dać mi na spróbowanie. Nie, quiz, że o, jak wyobrażasz sobie świat, w którym nie byłoby technologii, a ja na to, no, po prostu średniowiecze. Dajmy po prostu ludziom możliwość rozwoju i tyle w temacie. Człowiek jest istotą postępową i się rozwinie po czasie. Do tego samego stopnia. Bo potrzeba matką wynalazków. Cała technologia, jaka powstała, jest z potrzeby. Technologia zła i dobra. Jest po prostu z czystej potrzeby człowieka do ułatwienia sobie życia. Nie ma innych elementów, tak szczerze. Dobra, tutaj po tej stronie. Chyba po tej stronie, jak przejdę, będzie Taggart i inni. Nie pamiętam naprawdę, gdzie jest Taggart. Na brzut! Jebutło! Leviosa! And what with that?
Nothing. To po chuj to miejsce. O Jezus, jak zacina się, co się dzieje się? Przecież mam masę miejsca. Okej, wznowiłem nagrywanko. Mam masę miejsca, a czasami się tak przytnie. No nic, bywa. Czyli Taggart jest na tym górnym przejściu i tam będę musiał inne obejście jakieś znaleźć. Główna serwerownia, no to raczej jest miejsce nie takie, ale maszynownia i serwerownia akurat w Deus Exie może wyglądać niemalże tak samo. No bo to Deus Ex, no nie? Tutaj wszystko jest takie futurystyczne. Takie fajne, hehe. Amunicja do karabinu ciężkiego. Ciężki karabin. O Boże, 2375 amunicji do tego, lasera. Dobra, będę musiał... To pamiętam, że z górnego przejścia jakoś się tam dostawało do Taggarta. A jak nie, to po prostu spojrzę na necie i tyle w temacie. Użyjmy sobie... tego. Miejsca serwerowni spodziewał się by się raczej po takim miejscu, prawda? Dobra, dolne piętra i górne piętra. Najpierw sprawdźmy dolne, bo górnego nie mogę się dostać. Gdzie jest ta serwerownia? Naprawdę czuję się jak współczesny Zagrajmer. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj się dowiem, gdzie jest ten koleś, który nazywa się Takka. O! Patrzcie, to jest to zejście w dół. Można tak się tam dostać. Fajnie. Podoba mi się taki bajer. Tylko wiecie, trzeba mieć Ikara, bo inaczej... Dead. Not Big Surprise. Możliwe, że tam dalej jeszcze będzie Taggart, ale skoro dał mi informację w tamtym miejscu, to znaczy, że gdzieś tam musi być, prawda? To jest logiczne. Nie, wiecie co? Ja chyba... Poziom bezpieczeństwa 5? 3? Am? Dobra. No, napraw się. Access grant. Tu pewna amunicja będzie i... no właśnie. O, granat dymny. Granat rzeczny. Jest niebezpieczny. Może tam dalsze przejście jest? Nie, dalsze przejście to tylko jest takie zejście... A nie! O, ciup! Tu może coś być? No i jest, dobra. To musi być serwerownia tutaj. Nie widzę innego... Tak! To musi być serwerownia. No zobaczcie na to miejsce. Ja tak bardzo bym tu serwer puścił. Z Minecrafta. Z jakiegoś powodu nie wszystkich łapię. Albo oni po prostu przeżywają to. Au. Trochę dostałem po dupce. Włammy się. O Jezus, poziom 5. No i jak mam niby to... A, widzę. Dobra. Tak. Serio? Te dwa nie wzbudziły alarmu od razu? To spoko. 100 robak i 400 hajsu. Mniam. No i Gitarson. Co ty tu miałeś? Amunicję do karabinu bojowego? Miam. A ty? Amunicję do karabinu bojowego? Miam. Amunicję do karabinu bogowego? Bogowego? Bóg nie istnieje! Tylko Bóg mnie może sądzić, Bóg nie istnieje. No i jest Taggart. Tak jak mówiłem. Holster weapon. Najpierw się ci whakuje. No, panie Taggart, co masz mi do powiedzenia? William Taggart. Jensen, how ironic that you should be the one to save us from the monsters out there.
Monsters, Taggart? You mean people. Augmented people who've lost all control, lost their reason. Isn't that supposed to be my line? Unfortunately, it seems your esteemed Mr. Darrow decided to appropriate my point and turn it back on me. In madness and in blood. He has betrayed us all. So you finally admit it. You are part of this, after all. You have been all along. It would be pointless to deny anything now, but despite what you think of us, we never wanted augmentations outlawed. All we've ever sought is regulation, rules governing how the technology is developed, and laws that ensure it's used for the good of society. I pieniędzy dla ciebie, ty! Society above humanity. So who gets to make those rules? Men with wisdom, strength, and tenacity to know what's right. Proven leaders who distinguish themselves, like you, Mr. Jensen. You've certainly earned the right to be one of us. All you have to do is take it. I'm not looking for glory, Taggart. Just remember that without control, there's no room for freedom, only anarchy. You were a policeman once. You know the importance of order. I know there's a difference between order and slavery. The biochip wasn't supposed to force people to do anything. It merely limited power so that people couldn't go on killing sprees like the ones taking place right now. Amazing how well that worked out. Say what you will, but I know that some part of you agrees with me. Absolute freedom is no different than absolute chaos. Society needs boundaries if it has any hope of surviving. And you, Mr. Jensen, can be the one to give us that hope. Shut down Darrow's signal. Then help me get a message out saying that an accident at VersaLife contaminated the world's neuropazine supply. VersaLife? And what if I decided to blame the Illuminati? The Illuminati is just a name to get rich financiers to invest more money. Besides, do you really think the world will believe in some 18th century conspiracy theory? Do this for us, and you'll ensure a future for mankind, all of mankind, augmented or otherwise. The future Hugh Darrow offers doesn't allow for both. Let me think about it. I tu... Wytyfy Stargate! Stargate! I tu też jest zakończenie jedno z tych, które wyraźnie pokazuje, tak, on jest zły i wszystko, ale zamysł był tylko nad tym, żeby kontrolować te augmenty, że jeżeli ludzie zaczną zagmentowani, napieprzać się po ryjach z nieagmentowani, to oni zrobią klik i wszystko zadziała. I tutaj jest kwestia tego, że Jensen mówi, że on jest przeciwny temu, ponieważ nie chce, żeby było niewolnictwo, inne takie pierdoły. Pragnę nadmienić. Nie ma świata, który byłby by funkcjonował tylko i wyłącznie przez demokrację. Na pewno są osoby. Teoria z Illuminatami nie jest teorią, to jest po prostu fakt. Każdy włada nad każdym. I na pewno są osoby, które są na tym samym szczycie, które nad wszystkim decydują. Osoby, które są neutralne, a zarazem szukają jednak największego pokoju. I tutaj jest właśnie to rozwiązanie. Które proponuje Taggart. Ono nie jest na zasadzie, że o, żeby wszyscy byli wspaniali. Nie, on nigdy nie chciał sprawić, żeby nie było ludzi zagmentowanych, bo to jest hipokryzja. On po prostu jest na zasadzie tej, że po prostu chciał, żeby ludzie byli kontrolowani. Żeby była ta kontrola niesamowita. I żartem ty tu jesteś. Za tą kontrolą, jaką Taggart oferuje? Czy za kontrolą, która wytworzy się po tym, jak ludzie zagmentowani przejdą w kolejne stadium ewolucji? Bo na pewno też Illuminaci będą kontrolować w jakiś inny sposób, jeżeli Sarifowi pomożemy. Taka prawda. Więc Taggart po prostu jest zjebanym chujem w moim odczuciu, a ta kontrola, o której jemu tak zależy, i tak zostanie stworzona, i to na pewno pod lepszymi warunkami niż on robił. On tak naprawdę nie działał z Illuminatami, on działał przeciwko nim. Za ich plecami, sam chciał być takim Illuminatem. Oh shit. Jebło. Boże, ten rozrzut. No i gitarson. A teraz przejście z boczku. Ostatnie 30 pocisków, które się tam wymaksuje. O, granat gazowy w zagazowanym pomieszczeniu. How cruel.
włammy się. O Boże, 400 punktów doświadczenia. Jak nam wjebują to. Dobra. Na wrogów. Można ustawić na wrogów, żeby tam... Też jest opcja, no nie? Żeby cały ten rządek był rozwalony. Ale ja wolałem wystrzelać ich. Bo i tak pomarnuję tą amunicję. Dobra, ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek, tak więc do zobaczenia. Na razie, pa.